Czy pamiętacie ten swój pierwszy raz? Ja osobiście pamiętam i do dzisiaj, jak sobie wspominam, to jest mi bardzo cieplutko, miło i pamiętam, jak drżał mi głos oraz ręce, kiedy ten pierwszy raz był. Nie wiem, o czym pomyśleliście. Ja rozmawiam o swoim pierwszym razie, kiedy przyszła do mnie moja pierwsza pacjentka do gabinetu, kiedy musiałam z nią tak naprawdę zrobić, to wiecie, podstawową terapię, czyli zacząć od diagnostyki, od wywiadu, od badania postawy, od badania krocza, od strony wewnętrznej. Ciekawa jestem, czy nie wy pamiętacie, tego swojego pacjenta oraz te uczucia, które mieliście na samym początku, bo ja dosłownie pamiętam, jak dawałam pacjentce zgodę do badań wewnętrznych i u mnie drżała. Ręce i ta karteczka tak latała, a ja sobie myślę, Iryna, bądź profesjonalna, jeszcze zobaczy, że ty jej się boisz. Słuchajcie, dzisiaj właśnie będzie ten filmik o tym, jak my jako fizjoterapeuci, jak terapeuci się rozwijamy. Chcę ogólnie Was skłonić do takiej refleksji, żeby zastanowiliście tak naprawdę o tym, z jakiego punktu zaczynaliście, jak doszliście do tego punktu, w którym jesteście, i zastanowić się ogólnie, jakich kroków dokonaliście, żeby bardziej dodać do siebie jako terapeutów. Lecimy. Otóż, ja, słuchajcie, zaczęłam ogólnie pracę na początku jako nie terapeutka, tylko jako trenerka. Jeszcze na studiach prowadziłam tak zwane zajęcia fitness, treningi personalne dla kobiet. I tak naprawdę, właśnie na ten moment, ja zrozumiałam, że słuchajcie, kobiety mają naprawdę przewalone. W jaki sposób? Ja jako kobieta. Miałam jedyne dolegliwości z uroginekologii to bolesna miesiączka. I to nawet nie myślałam, że to jest jakikolwiek problem. Pobrałam na to tabletkę i Elo. I właśnie akurat na jednych zajęć fitness ja usłyszałam od dwóch kobiet, które sobie prowadziły taką luźną gadkę, że u jednej jedna nie pójdzie na zajęcia fitness, bo tam będzie dużo skoków, a ona dzisiaj nie ma podpaski, gdzie moja głowa w ogóle nie skleiła tych dwóch kropek. A druga jej odpowiedziała, że no tak, tak, bo ona teraz chwilę poskakała i już czuje, że jej yy, 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 macica że na, na, na majtkach. Od tego ogólnie, słuchajcie, momentu wszystko się zaczęło. Ja zrozumiałam, że tak naprawdę jako trenerka czemuś, jakimś dziwnym cudem, jako trenerkę, jako kobietkę, jako kobietę omijałem mnie tak naprawdę te wszystkie rzeczy związane z problemami kobiet i zaczęłam, słuchajcie, się dokształtać. Ja studiowałam jeszcze w ten moment, kiedy fizjoterapia uroginekologiczna nie była tak powszechnie znana i po prostu próbowałam szukać tej swojej wiedzy początkowej wszędzie, gdzie tylko można było. I moja pierwsza ścieżka w terapii uroginekologicznej Ginekologicznie zaczęło się właśnie na podstawie warsztatów dla kobiet oraz tak zwanych treningów, które przede wszystkim, przede wszystkim wpływały i były skierowane dla kobiet z nietrzymaniem oczu, z obniżeniem i tak dalej, i tak dalej. I to, co ja zauważyłam już wtedy jako terapeuta ruchowy, uroginekologiczny, można sobie tak w taki w pewien sposób nazwać, że już dobry ruch, ruch, który będzie nacelowany na coś, ruch, który będzie skierowany na właśnie świadom świadomą pracę z dynamidnicy, ruch, który będzie wpływał na postawy, będzie wpływał na oddech, już przenosi niesamowite efekty. No ale jako każdy terapeuta, oczywiście przecież ty wiedzę chcesz więcej oraz więcej, zaczęłam robić swoje tak naprawdę podalsze kursy i wtedy zastanowiłam się, że Iryna, no ogólnie jest takie coś jako ogólnie terapeuta uroginekologiczny i fajnie byłoby sobie ogólnie zacząć robić kursy w tym kierunku. I wtedy oczywiście zrobiłam swój półtoraroczny długi kurs, na którym nauczyłam się technik manualnych, technik wewnętrznych i wtedy, kiedy ja już poszłam do gabinetu jako terapeuta, moja praca była skupiona przed Przede wszystkim na terapii manualnej. Był to tak naprawdę bardzo ciekawy okres, ponieważ ja jako trenerka pracowałam przez 5 lat i po prostu mi się znudził ruch. Ja wiem, że to brzmi ogólnie jakoś dziwnie, ale znudził mi się ruch i ja po prostu przestałam widzieć tak naprawdę jego wartość w kontekście fizjoterapii, bo wiecie, dla mnie wtedy fizjoterapia to było takie bardziej tak naprawdę na każdym kursie. Mam wrażenie, że dalej jest, że oto manualnie trzeba wszystko zrobić, a ruch tak wiecie, w międzyczasie, jak zrobisz, będzie dobrze. I ja pamiętam, że tak samo jak i bardzo dużo z tego, co widzę, fizjoterapii, do terapeutyk uroginekologicznych, podchodziłam tak samo, że tak naprawdę ta terapia manualna, ona jest najważniejsza. I słuchajcie, co ja zauważyłam? No zauważyłam, że słuchajcie, ta terapia idzie, ale tak dosyć e, opornie, że moje pacjentki muszą dosłownie, żeby zobaczyć efektu, wykupiwać, słuchajcie, karnet na, moje, na wizytę do terapeuty, czyli typowo do mojego gabinetu. I ja za bardzo nie lubię m, nie przywiązywać ogólnie pacjentów e, do swojej terapii, żeby były ode mnie uzależnione, tylko tak naprawdę bardzo bardzo mi zależy na tym, żeby moje pacjentki były jak najbardziej samodzielne i wiedziały, jak poradzić ze swoimi dolegliwościami sami. Ja chcę być tak naprawdę takim kierunkowskazem, które nauczy ich, ich języka ciała i nauczy ich, w jaki sposób tak naprawdę swoim ciałem zarządzać. Moim zdaniem, jeżeli jesteście terapeutami, dobrze rozumiecie, o czym teraz mówię. Pamiętam właśnie ten moment, kiedy ja. Zrobi zaczęłam robić, wiecie, takie swoje pierwsze mądre połączenia terapii manualnej oraz ruchu, gdzie tak naprawdę ja przez bardzo długi okres czasu miałam tylko ruch, 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 ruch które oczywiście, że da mi bardzo, mam za nim niesamowitą bazę i do tego wszystkiego zaczęłam rozwijać swój warsztat manualny i dopiero z jakimś czasem ja połączyłam te wszystkie rzeczy wspólnie i wtedy słuchajcie, zrobiła się magia. Ta magia, słuchajcie, trwa do... Do dzisiaj, ponieważ zauważam tak naprawdę, jak właśnie techniki manualne, które będą później podparte dobrą pracą ruchem, dają niesamowity efekt. I ja wiem, że teraz coś, co słyszę i myślę, ale przecież to jest takie oczywiste. I jakby to było takie oczywiste, słuchajcie, ja bez wami dzisiaj nie rozmawiałam, ponieważ ja prowadzę kurs dla fizjoterapeutów już od jakiegoś czasu i ja wciąż widzę, że tak naprawdę to, co mają obecnie fizjoterapeutki, które kształcą się w dziedzinie urogynekologii, dalej

OK, są ćwiczenia, super, że są. Coś tam ogólnie my na ich temat wiemy, ale tak naprawdę trochę ich się bamy. Ja obecnie jako osoba, która prowadzi kursy dla fizjoterapeutów, prowadzę fundamenty terapii uroginekologicznej, staram się dla Was właśnie tak troszeczkę odczarować e, ruch i pokazać tak naprawdę jego ważność na równi z terapią manualną. Jestem w ogóle tak samo ciekawa Waszego doświadczenia, czy pracujecie w podobny sposób i czy na przykład też zauważałyście, że gdzieś tam terapia manualna u fizjoterapeutów... Jest jest na takim y, pierwszym miejscu, a dopiero ten ruch to jest taki super jak jest, ale raczej to jest tylko y, działka trenerska, ale teraz ja bym chciała powiedzieć, dlaczego uważam, że ruch w kontekście terapii uroginekologicznej jest bardzo ważny, ponieważ... Y, Raczej wiecie, czy nie. My, jako ogólnie ludzie, jesteśmy stworzone nie do tego, żeby leżeć na kozetkach, a jednak do tego, żeby siedzieć, żeby wstać, żeby się ruszać, żeby podnieść dziecko, żeby gdzieś tam pobiegnąć, żeby koniec końców ćwiczyć. I moim zdaniem, nie wiem, czy skarać się, czy nie, jednak to będzie dziwnie, jeżeli wasza terapia będzie polegała tylko na tym, że pacjentka leży i tyle. I wy tam robicie jej swoje bardzo ważne rzeczy manualne, ale jeżeli by nie ściągniecie waszej pacjentki później z kozetki na matę i nie przyturuje tych wszystkich rzeczy ruchowo, to niestety wasza terapia oczywiście, że da efekty, ale może po prostu to być takim troszeczkę dłuższym okresie czasu, jakby się by połączyły te dwie rzeczy wspólnie. I to samo, jeżeli chodzi o ruch. Jeżeli by na przykład będziecie wykorzystywać tylko narzędzi ruchowe, to również może Wam zająć to więcej czasu, jeżeli dodacie dodatkowo jeszcze taką właśnie swoją terapię manualną. Tak naprawdę bardzo się cieszę z tego punktu, w którym teraz jako terapeutka jestem, że potrafię naprawdę połączyć te dwie rzeczy wspólnie i cieszę się ogólnie i z efektów, które widzą moje pacjentki, i z efektu, które widzą moje kursantki, Później wrażając, to naprawdę bardzo proste zasady, które są pewnego rodzaju dosyć fundamentalne. Bo raczej nam na studiach wszyscy mówią, że przecież fizjoterapeuta to składa się na techniki manualnej, kienezoterapię oraz na fizykoterapię. A czy nie wydaje się wam, że te, ten trójkąt jest troszeczkę ostatnio zaburzony? Ja ostatnio taką refleksję mam, ale wiecie, to tylko moja refleksja. Może ja z tym się nie zgadzam, więc tak naprawdę jestem również ciekawa waszego zdania, a chciałabym ogólnie was kochani moje zaprosić na właśnie fundamenty terapii uroginekologicznej, które właśnie prowadzę jako terapeutka. Właśnie przekazuję tą koncepcję pracy, jak połączyć pracę manualną, badania, badania funkcjonalne i później jak ruch, nałożyć na to wszystko, bo tak naprawdę, jak pacjentka pójdzie z waszego gabinetu, ona zostaje z tym swoim ciałem jeden na jeden i żeby wasza terapia miała ręce i nogi, ona będzie musiała coś z tym ciałkiem swoim w domu robić. A jeżeli wy jej tego nie nauczycie, to jeżeli przyjdzie do was nawet raz na dwa tygodnie albo raz na miesiąc, to. No to same wiecie, te ogólnie efekty mogą do Was przyjść troszeczkę dłużej. Więc kochane moje, dajcie znać proszę bardzo, czy Wy ogólnie pamiętacie tego swojego pierwszego pacjenta w gabinecie. Jak ogólnie wyglądała ta, ta, wasza, ta wasza pierwsza wizyta. Słuchajcie, moim zdaniem to będzie bardzo fajna refleksja. Również, aby bardzo zaangażowała, żeby może sobie rozpisałyście. Tym bardziej, jeżeli, jeżeli teraz jesteście w takim punkcie, kiedy Wam jako terapeucie wydaje się, że coś robię, ale nie wiadomo, czy to ogólnie ma sens, gdzieś tam te efekty troszeczkę u mnie stoją w miejscu, Czyli zaczynacie po prostu znieceniać sobie e, swoją pracę, to mam za warto sobie czas od czasu wejść do takiej refleksji, przypomnieć ogólnie, z jakiego punktu zaczynałyście i w jakim punkcie jesteście, i zrobić taki być rachunek sumienia, ok, jak u mnie ob obecnie wygląda moja terapia, i może są ogólnie rzeczy, które trzeba po prostu zrobić inaczej, zrobić ogólnie z jakiegoś innego punktu widzenia. Szukajcie te różnego rodzaju punkty, bo tak naprawdę, jeżeli wasza terapia będzie urozmaicona, jeżeli wasza terapia będzie miała właśnie to takie podejście, ogólnorozwojowe do Waszego pacjenta, to wtedy moim zdaniem to będzie miało największy wpływ na Waszą terapię. A na razie dziękuję Wam bardzo. Jeżeli chcecie gdzieś tam mnie je jeszcze znaleźć, posłuchać bardziej, to zapraszam Was na mojego Instagrama, Twój Kobiecy Fizjo, lub również na mojego YouTube'a, Twoje Kobiece Zdrowie, gdzie ogólnie gadam moim zdaniem dosyć dużo na te tematy. Dajcie znać proszę bardzo w komentarzach, czy dla Was ten filmik dał właśnie jakąś bardzo dobrą refleksję i czy coś ciekawego dla siebie odkryłyście. Pa, pa!